Trzy zaskakujące i niesamowicie skuteczne rzeczy, które robiłem nieświadomie i dopiero teraz uświadomiłem sobie, że przez ostatnie lata korzystałem właśnie z tych trzech rzeczy. Pierwsza jest najprostsza do wdrożenia, ale trzecia zrobiła na mnie największe wrażenie. Więc zapraszam do oglądania. Przy okazji pozdrowienia ze słonecznej Grecji. Załapaliśmy się jeszcze na końcówkę sezonu. I klasycznie, jak to te odcinki z wakacji u mnie, miałem po prostu sporo czasu, żeby sobie posiedzieć, pomyśleć i zastanowić się, jak to jest, że nie wstaję o 5 rano, nie chodzę spać o 3 nad ranem, nie pracuję każdego dnia, mam czas na wakacje, a jednocześnie dużo rzeczy, które robię, są po prostu skuteczne. I okazuje się, że większość z tych rzeczy, które robię, nawet nieświadomie, jak już wiem, że je robię, to jestem w stanie się właśnie z nimi podzielić z Tobą, żebyś też je u siebie zastosował. Zaczynając od razu konkretnie, Numer jeden. O tym dowiedziałem się pierwszy raz i zwróciłem na to uwagę, oglądając film z Leonardo DiCaprio: Złapnie jeśli potrafisz. Jest to film na bazie książki Franka Bigneyla, podobno na faktach, o tym samym tytule. W filmie pokazuje się Leonardo DiCaprio, który wykłada, mimo że jest dalej dzieciakiem, wykłada na uniwersytecie, podszywając się pod profesora i idzie mu to bez problemu. I teraz, jakim cudem on był w stanie na poziomie akademickim uczyć innych? Frank Bignail, czyli Postać oryginalna, zapytany o to, powiedział, że to było banalnie proste, bo wystarczyło czytać jeden rozdział na zapas i on wszystko wiedział. Co to mówi o naszym dzisiejszym społeczeństwie, że raczej wszyscy z nas regularnie nie jesteśmy przygotowani? Jeżeli ktoś jest przygotowany, poświęcił 5-10-15 minut na to przygotowanie, będzie wyglądał jak najmądrzejsza osoba w pokoju. Najlepsze jest to, że to przygotowanie możesz zastosować w każdym aspekcie swojego życia. Dam Ci trzy przykłady: pierwszy pracując dla kogoś, drugi Bardziej przedsiębiorczość, inwestowanie. I trzeci, jeżeli macie dzieci, to może one będą mogły to zastosować, bo okazało się, że ja to przygotowanie nieświadomie stosowałem w zasadzie całe swoje życie. Przykład numer jeden: etat. Nie moja historia, ale tak mi się spodobała, że postanowiłem się nią podzielić. Za każdym razem, jak szef miał jakiś nowy pomysł, to była jedna osoba w firmie, która podczas lunchu, podczas kawy pytała wszystkich pracowników, co o tym sądzą, jakie mają wątpliwości, jakie mają pomysły, i on to wszystko zbierał do kupy. On nie przypisywał sobie tych wszystkich pomysłów, wątpliwości, tylko podczas każdego spotkania, on po prostu był takim łącznikiem między zespołem a szefem, i on przedstawiał wszystkie pomysły zespołu. Jest prawda jest taka, że dla zespołu było to po prostu wygodne, oni nie musieli się do tego przygotowywać, on to wszystko kompilował po godzinach pracy i był przygotowany na, na tych spotkaniach. Dla szefa był osobą nie do zastąpienia. I powiedzcie mi, kto idąc po podwyżkę do szefa albo wręcz może po małą porcję, porcję udziału w firmie byłby w stanie dostać tą faktyczną podwyżkę albo część udziału w firmie. Czy jest dowolny pracownik, czy ten, który regularnie był przygotowany. Co więcej, widzę mega szansę na awans i na awansowanie tej osoby na jakieś kierowni na stanowisko kierownicze, tylko dlatego, dlatego, że on był zawsze przygotowany. Drugi element to przedsiębiorczość, inwestowanie, negocjacje. 90% moich negocjacji, udanych, tych najlepszych, nigdy nie miało nic wspólnego z najlepszymi technikami negocjacyjnymi, tylko dobra relacja, Poznanie właściciela. I przede wszystkim przygotowanie. Jak to mówi Wojtek Woźniczka, pominięcie przygotowania przesądza o porażce i taka jest prawda w całym kontekście, nie tylko w kontekście negocjacji. Najlepsze negocjacje to były takie, że wiedziałem już, jakie są układy mieszkań w tej okolicy, wiedziałem, do jakiego układu mieszkania jadę, po ile mogę generalnie go kupić, czyli na tych negocjacjach już byłem przygotowany. Co więcej, jeżeli to jest mieszkanie na przykład zadłużone albo chcemy się upewnić, przecież nie musimy pytać nawet właściciela, jeżeli okazja jest gorąca, jaki jest numer księgi wieczystej, żeby coś tutaj nie zapesza, że możemy sobie po adresie kupić w internecie numer księgi wieczystej i jadąc już do mieszkania, wiemy, co jest w księdze wieczystej, czyli po prostu jesteśmy lepiej przygotowani. I trzecia rzecz, która jest dla mnie dość taka osobista, ale ja nigdy nie lubiłem się uczyć i nie lubiłem szkoły. Powiedzmy, że dalej nie lubię, mimo że teraz jak coś mnie pasjonuje, to uwielbiam to po prostu konsumować, oglądać, wchłaniać wiedzę, ale szkołę nie lubiłem, a jednocześnie większość lat w szkole zamykając ze średnią 5.4, 5.5, 5.6 nawet. Nie pamiętam, jaki miałem rekord, ale to jest nieistotne. I okazało się, że robiłem jedną prostą rzecz, która dała mi takie efekty. Jak było jakieś kółko matematyczne, fizyczne, ja byłem na to zapisany. Dlaczego? Po pierwsze, na tych kółkach mamy omówione... Zadania domowe i to, co działo się na poprzedniej lekcji. Na tym kółku mamy też rozszerzenie, czyli to, co będzie działo się na następnych lekcjach. Czyli ja już automatycznie, po pierwsze, lepiej rozumiem to, co było. Jak mam problem z zadaniem domowym, też już go nie miałem. Wiem, co będzie na kolejnych lekcjach, więc kolejne lekcje są dla mnie proste, plus zadania domowe z kolejnych lekcji też są dla mnie proste. Więc mam przygotowanie zrobione po prostu za darmo przez nauczyciela. I jeszcze są dwie rzeczy nieoczywiste, które mogą przekonać wasze dzieci, jeżeli chciałyby, albo zastanawiałyby się, czy warto. Po pierwsze, na takich kółkach nauczyciele uczą dzieci, które chcą tam być. Czyli jakbym był nauczycielem, uczyłbym zgraje dzieciaków, które tam nie chcą być. Wiem, że to nie jest proste i mógłbym tego nie lubić. Ale już na kółku, gdzie są dzieciaki, które to lubią. To pracuje się dużo lepiej. Co to oznacza, że bardziej będę lubił te dzieci, które są ze mną u mnie, na kółku i być może na pewne rzeczy przymknę oko. Faktycznie zdarzyło mi się to tylko raz, ale zdarzyło mi się, przeczytałem lekturę. Nauczycielka o tym wiedziała z polskiego. Jakimś cudem dostałem takie pytania, że nie potrafiłem na nie odpowiedzieć. Nie wiem, nieuważnie czytałem, były skomplikowane, nie zapamiętałem. I dostałbym dwóje, czy jedynkę nawet, bo tak kiepsko to napisałem, Ona powiedziała, powiedział, Flips, ja wiem, że ty to czytałeś. Wyjdź teraz na środek, ja ci zadam trzy pytania z tej książki. No i wyszedłem, opowiedziałem, tę książkę, powiedział no wiedziałam że czytałam, no i dostałem piątkę, nie? A tak naprawdę mógłbym dostać dwóje, bo czemu nie? I jedna jeszcze mniej oczywista rzecz, mając same piątki, same szóstki z przedmiotów, przynajmniej za moich czasów tak było, z przedmiotów, gdzie też się staramy, nie wiem, WF, religia, też jesteśmy w stanie dostać szóstkę, bo nauczyciel da nam lepszą ocenę, widząc, że z innych przedmiotów mamy, wystarczy pójść, podpytać czy byłaby szansa na szóstkę? No bo jednak się staramy, jakie zadanie dodatkowe moglibyśmy zrobić, żeby dostać szóstkę, bo chcielibyśmy sobie podciągnąć średnią. Nigdy nie prosimy o to, żeby dostać to za, za darmo. Ale już pytając o to, co moglibyśmy zrobić, często te rzeczy, które są do zrobienia, nie są aż tak bolesne, i faktycznie ta szóstka mocno podnosi nam średnią. Więc jako osoba, która nie lubiła się uczyć, nie lubiła edukacji, byłem w stanie wyciągać naprawdę dobre efekty. Więc pamiętajcie, pamiętaj. Pięćdziesięć, 15, 20 minut przygotowania sprawi, że będziesz wiedział dużo więcej niż wszyscy inni. Jest to szokujące, bo to zdarza się w zasadzie we wszystkim. Jedziemy coś zwiedzić, wystarczy 50 minut poczytać o zabytkach, o, to, o tym, co jedziemy tam oglądać. No nie mówię, że mamy taką wiedzę jak przewodnik, ale pół godziny i byśmy pewnie wstali, w stanie byli jeden obiekt tak dobrze omówić. Dobra. Idźmy dalej. Numer dwa. Numer dwa jest mocno związany z tym właśnie moją niechęcią do edukacji, a okazuje się, że jako osoba, która wyszła ze szkoły, nie lubiła edukacji, pewnie jak większość z Was tutaj na kanale, okazuje się, że jednak jak uczę się czegoś, co mnie interesuje, jest to nauka intencjonalna konkretnej rzeczy, jest mi dużo prościej i przestałem, słuchajcie, przestałem oglądać filmiki na YouTube, podcasty, słuchać i też książki czytać, które nie są intencjonalne. Czyli. Poza książkami biograficznymi, autobiografiami, gdzie zawsze jest fajna inspiracja i masa rzeczy, których bym się nawet nie spodziewał, od czasu do czasu jakiś wywiad na YouTubie, ale nie oglądam straszenia o kryzysie, o wojnie, nie oglądam przypadkowych filmików sugerowanych przez YouTuba. Są do tego też wtyczki, na przykład w Chromie czy w brewie, można sobie zainstalować wtyczkę, która w ogóle usuwa tą stronę główną, która usuwa sekcje polecane, która usuwa komentarze. Po co? Bo ja wchodząc na YouTube, a, i też jedna rzecz, po to kupiłem sobie YouTube'a Premium, żeby go słuchać. Ja nie oglądam YouTube'a, bo za dużo jest tam rozpraszaczy. Skupiam się na tym, żeby tylko wybrać konkretny element, który mnie teraz interesuje. Czyli na przykład, jeżeli chcę inwestować w nieruchomości, no to ja dokładnie tak zrobiłem. Czyli zamiast uczyć się, jak weryfikować najemcę, czy jak remontować mieszkanie, to zacząłem się uczyć, na co zwracać uwagę, oglądając mieszkanie, zacząłem się uczyć, jak negocjować. Później, dopiero jak już negocjowałem, to zacząłem uczyć się, jak to kupić. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście warto znać schemat, ale nie będę uczył się niuansów jak umowa najmu, jak jeszcze nigdy nie obejrzałem żadnego mieszkania inwestycyjnego. I do tego też zachęcam, żebyście raczej podchodzili do swoich zadań intencjonalnie i uczyli się tego, co potrzebujecie w tym momencie i to szlifowali, a nie uczyli się wszystkiego. I mówię to jako osoba, która jak wchodziła w jakiś dział biznesu, gdzie było na przykład 100 nagrań, to ja nie zrobiłem żadnego kroku, dopóki. Nie skonsumowałem tych 100 nagrań. A jaka jest szansa, że coś zrobisz po obejrzeniu stu nagrań i że będziesz pamiętał jeszcze, co tam w nich było? No niewielka. Więc ja teraz po do tego zupełnie inaczej. Widzę, że to już jest od lat. Chcę rekrutować? Uczę się rekrutacji. Oglądam filmiki i czytam książki tylko na temat rekrutacji. Chcę lepiej negocjować? Czytam książki o negocjacjach, oglądam filmiki o negocjacjach. Chcę robić lepsze remonty? Uczę się tego. Chcę wdrażać procesy w firmie? Uczę się tylko tego. Chcę zatrudnić lepszą osobę na stanowisko menedżerskie? Uczę się tylko tego. I moja edukacja przestała być losowa, to przestała być strona główna YouTube, która mi coś podsuwa, a zaczęło to być konkretnie rozwiązanie jednego aspektu mojego życia. I to jest o tyle niesamowite, że jak uczyłem się wszystkiego, to nie miałem takiego kopniaka wewnętrznego, motywacyjnego, bo ta wiedza nie dawała mi dopaminy w życiu takim osobistym, biznesowym, bo ona była taką wiedzą bezużyteczną. Zresztą chyba cały kanał, nie pamiętam, czy strona internetowa, Wiedza Bezużyteczna, jest to po prostu cała taka nauka, nie wiem, o jak jest, jakie są złoża naturalne w Stanach Zjednoczonych na geografii. No po co mi to wiedzieć? nie? I w momencie, kiedy zacząłem uczyć się intencjonalnie, dostaję dopaminę, bo jeżeli wdrażam to w życiu, i to działa, i mówię, wow, to, czego się nauczyłem, to działa, to po prostu daje natychmiastowe zadowolenie, i chce nam się drążyć głębiej i głębiej i głębiej. Dlatego też uważam, że każda osoba, która uczy się programować powinna jak najszybciej zacząć programować jakąś prostą grę nawet, czyli coś fajnego, co będzie dawało jej dopaminę zakończenie kolejnych etapów. Tak samo jak ktoś chce inwestować w nieruchomości, to nie ogląda stu filmików, tylko bierze podstawowe pytania, o co zapytać przy zakupie mieszkania, zresztą taki filmik nagrałem i po prostu rusza w teren, albo na przykład wpada do mnie na konferencję Flipy 2.0 online, bo mamy teraz promową pulę biletów dla moich widzów, więc w linku macie. Zapiszcie się, odbierzcie sobie swój bilet i widzimy się na konferencji. Więc biorę, konsumuję jedną część materiału i po prostu zaczynam działać. Takie proste, ale także skomplikowane. Numer 3. Powiedziałem, że mój ulubieniec, ale taki dość nieoczywisty, nienamacalny. Myślę, że Ci się spodoba. Zauważyłem, że od paru lat nie mam już praktycznie celów skończonych. W tym roku zarobię 10 milionów. To absolutnie przestało mnie to rajcować. Za to zauważyłem, że mam ceny, cele, których nie da się dokończyć. Czyli na przykład tak bym sobie w życiu uświadomił albo stwierdził, że chcę być do końca życia najedzony. No mógłbym być, jakbym umarł za 6 godzin, nie? Raczej do końca życia nie będę najedzony. Więc cele, które w tym momencie mam, to chcę się czuć dobrze, chcę się otaczać fajnymi ludźmi, chcę mieć świetny zespół w firmie, chcę robić ambitne rzeczy właśnie pod kątem działań biznesowych, chcę być zdrowy, chcę się czuć dobrze, chcę być szczęśliwy, chcę mieć udany związek i tak dalej i tak dalej. To są wszystko rzeczy, których nie jestem w stanie odhaczyć raz. No bo nie jestem w stanie w pewnym momencie powiedzieć, ok, moje zdrowie już jest odhaczone, nic więcej nie muszę robić. Prawda jest taka, że w tym momencie przechodząc i odchodząc od tych celów zamkniętych, chcę zarobić 10 milionów, gdzie i tak każdy z nas już wie, że odhaczenie kolejnego poziomu nie da nam więcej szczęścia, odhaczymy te 10 milionów i co dalej? No fajnie, idziemy teraz po 20. Uważam, że te cele, które są nieskończone których nigdy nie osiągniemy, potrzebują jednego elementu, o którym Ci za chwilę powiem, żeby dawały Ci satysfakcję, bo ta satysfakcja jest istotna i potrzebuje to też jednej zmiany w życiu, bo. Dążąc do konkretnego celu typu 10 milionów, potrafiłem być takim nawet powiedziałbym perfekcjonistą, że skupiałem 100% swojej uwagi na tym jednym celu i wszystkie cele inne nie miały żadnego znaczenia. Czyli ja byłem w stanie poświęcić zdrowie, szczęście, rodzinę tylko dla pieniędzy, bo miałem przecież cel 10 milionów. Ale jeżeli moim celem jest być ogólnie zadowolonym z życia, szczęśliwym człowiekiem, który czuje się dobrze, ma fajne zadania, ambitną firmę i tak dalej, to w tym momencie nie jestem w stanie dla każdego z tych celów Poświęcić wszystkich innych. Więc zrozumiałem, że ja wolę, jeżeli założymy. Żeby na przykład czuć się zdrowo, potrzebuję poświęcić na to jedną godzinę dziennie, to mamy 365 godzin w roku, żeby to poświęcić, to osiągnąć i na, w tym momencie mam jeszcze czas, żeby pracować nad małżeństwem, nad biznesem, relacjami z ludźmi dookoła mnie, nad budowaniem fajnej grupy w biznesie, moich absolwentów i tak dalej, nie? No to czas. Jeżeli jednak bym stwierdził, że chcę być perfekcjonistą i to by oznaczało, że będę musiał robić to 10 godzin dziennie, no to w tym momencie okazuje się, że tego 10 godzin dziennie... No no niestety kosztuje mnie wszystkie inne rzeczy i nie jestem w stanie tych innych rzeczy po prostu robić. I uświadomiłem sobie też, że w momencie, kiedy miałem te cele, typu chcę zarobić 10 milionów, były to cele takie dość, nie wiem, nazwę brutalnie realizowane, po prostu um, po trupach do celu. I nawet po trupach w kontekście mojego zdrowia właśnie psychicznego, fizycznego, mojego czasu wolnego, moich wakacji. I to zupełnie nie miało sensu. Uświadomiłem sobie, że jeżeli mamy... Konkretne, nieosiągalne wręcz cele do spełnienia, czyli będziemy je realizowali do końca życia, to odchodzimy od takiej pracy brutalnej na rzecz pracy systematycznej, mądrej, przewidywalnej, którą nazwałbym wręcz systemem. Jeżeli dla zdrowia potrzebuję powiedzmy na godzinę dziennie ćwiczyć i zrobić 10 tysięcy kroków, no to ja mam prostą rzecz i prosty system, wiem dokładnie, co każdego dnia mam odhaczyć. Żeby czuć się dobrze. Jeżeli wiem, że w biznesie, na przykład, że znaleźć pierwsze mieszkanie na wynajem, potrzebuję jedno mieszkanie oglądać dziennie przez najbliższe dwa miesiące, jestem w stanie to robić, bo to jest proste. Jeżeli później wiem, że każde kolejne mieszkanie będę szukał, przeznaczając na to jedną godzinę dziennie, jestem w stanie to zrobić, bo mam konkretny system, mam pewien standard, który mam zrealizować. Muszę go realizować systematycznie i mądrze zastanawiać się, co mogę zrobić lepiej. To jest prosta rzecz, którą będę realizował. I w książce. Joko Willing, ekstremalne przywództwo, pisze, że ta wolność. Właśnie pochodzi z tej systematyki. Bo ja się budząc rano dokładnie wiem co mam zrobić, żeby czuć się lepiej, żeby czuć się zdrowiej, żeby ewentualnie żyć dłużej. No i właśnie, żyć dłużej, ale czy ja mogę powiedzieć, że będę żył 100 lat? I tu dochodzimy do jeszcze jednej rzeczy. Część osób powie: "No dobra Filip, ale systematyczna praca nie zawsze wystarczy, bo potrzebne jest szczęście". Chciałbym to jeszcze rozłożyć na części pierwsze i podsumować to, co dzisiaj powiedziałem. 90% rzeczy, które w życiu osiągnąłem, pochodziło tylko i wyłącznie z systematycznej i mądrej pracy. Więc ja wiem, że jeżeli każdego dnia będę robił to systematycznie i mądrze, osiągnę to, co chcę. Mamy też sytuację, w której potrzebuję trochę szczęścia. I są też ludzie, którzy mówią, ale potrzebujesz w 100% szczęścia. Rozłóżmy to. Jeżeli ktoś mi powiedział, że on chce być milionerem dzięki totolotkowi, to, to, to teraz jeżeli uważa, że tylko trzeba mieć szczęście, no to on oczywiście zakłada, że idąc ulicą, potknie się o wypełniony kupon o zdrapane liczby, i to będzie kupon, który da mu miliony. No to ja mówię, że ja wolę temu szczęściu pomóc, i nawet jeżeli uważałbym, że potrzebuję szczęścia, żeby być milionerem, to i tak wolałbym każdego dnia systematycznie iść i zdrapać jeden kupon, i wtedy miałbym większe szczęście, bo większą szansę miałbym na to, żeby faktycznie stać się milionerem dzięki totolotkowi. Ale i tak wkładam to, tą systematyczną pracę jako najważniejszy element tego naszego systemu. I prawda jest taka, że większość z nas po prostu nie umie wytrzymać tej nudnej, przewidywalnej roboty. Ja jestem na czele, też tego nie lubię. Ale wiem ostatecznie, że ta systematyczna praca w życiu mnie wielokrotnie wynagradzała. Że to właśnie dzięki tej systematycznej pracy, a nie zrywom i takim brutalnym podejściu do osiągania konkretnych celów, jestem w stanie robić więcej. I ten perfekcjonizm, czyli poświęcanie 10 godzin każdego dnia z kosztem i poświęceniem wszystkiego innego, nigdy mi nie służyło, tylko wydawało mi się, że to służy. Zdecydowanie bardziej służy mi to, że mogę nagrywać o biznesie, siedząc sobie na wakacjach, w międzyczasie robiąc te 10 tysięcy kroków i robiąc sobie medytację dla szczęścia, jednocześnie pracując nad swoją głową wewnętrznie. I dodatkowo pracując nad swoim małżeństwem, bo mam na to czas. I to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Dlatego też mówiłem na początku, że ten numer 3 będzie najbliższy mojemu sercu. Także podsumowując, pominięcie przygotowania sądzą porażce. Warto poświęcić aż 5 minut na to, żeby się przygotować i być najmądrzejszą osobą w pokoju. Przestajemy uczyć się byle czego. Zaczynamy działać intencjonalnie. Jeżeli czegoś potrzebuje, tego się uczę i niczego więcej, bo będzie dodawał nam cios i wystrzał do paminy, kiedy będziemy to wdrażać w życie. Niestety, cele zamknięte nie dadzą ci satysfakcji i szczęścia. Zastanów się nad tym, jak możesz przejść na te cele nieskończone. I teraz, ważne, co zrobić, żeby jednak być z nich zadowolonych, zadowolonym powiedzieć że mi już wystarczy. Miałem 15 lat, czułem się genialnie, jeżeli w wieku 37 lat też się tak dobrze będę czuł, mogę sobie powiedzieć, ok, pod kątem zdrowia mam już spoko, jest wystarczająco. Czy to oznacza, że przestaję robić cokolwiek dla zdrowia? Nie, bo mam system, który będę dalej realizował, ale... Wiem, że nie muszę dalej się zastanawiać i cisnąć, bo mam to odhaczone na takim poziomie, na jakim bym chciał. Bardzo podobnie mam w małżeństwie, w biznesie, w grupie ludzi, z którą pracuję, w grupie ludzi moich absolwentów, którą to tworzę i z którymi to robię. Te nieruchomości, które dają mi naprawdę mega fan. Dzięki za obejrzenie i pytanie do ciebie na koniec: daj znać, czy z numeru jeden, czyli z przygotowania, miałeś jakieś nieoczywiste sytuacje, które daje Ci fajne efekty bo na pewno mnie to ciekawi. Dzięki za obejrzenie. Hej!